Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No każdy nienormalny wie, że mleko bierze się ze sklepu, a prąd to się bierze z gniazdka w ścianie. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No prąd. Światowe ochrona środowiska. Niedawno taka sytuacja była w wielu miastach amerykańskich. Pobudowali najróżniejsze te wiatraki, generatory produkujące prąd. No i w niektórych miastach ludzie oskarżyli kompanie, no i kompanie w zasadzie będą wyłączały wiatraki w czasie nocy, bo sąsiedzi nie mogą spać. No ciekawe jest, że w sumie zanim tam zbudowali, no to mogli się zorientować, gdzie ludzie mieszkają, ale teraz wyłączając te wiatraki, to jest idiotyzm. No druga sprawa to samochody elektryczne. Ludzie ładują to, no ale nie zdają sobie sprawy, że duża ilość tego prądu do załadowania, przepraszam, to jest jednak z oleju opałowego czy z węgla. No ale sprzedają się. Europa kupuje szczególnie samochody elektryczne. No po prostu jest wyścig do kupowania. No ale dlaczego? Dlatego, że rządy biorą potężne podatki, no i w ramach tych podatków rozdają, są to subsydiowane ceny. Sprzedaż w Europie podskoczyła w porównaniu, dwukrotnie podskoczyła do 43% wszystkich sprzedanych samochodów, no to 45% to są samochody elektryczne. No ale Europa na czym polega? No Europa polega na tym, że po prostu zabiera duże podatki, no i później rozdaje te podatki. No pandemia do tego jeszcze doszła. Także każdy normalny sobie zdaje sprawę, że te wahadło, które poleciało w stronę socjalizmu, sztucznego socjalizmu, no to prędzej czy później będzie jednak wracało do normalnego, wolnego rynku. Szczególnie, że na koniec, przy końcu roku te wszystkie rozdawane pieniądze podatnika się wyczerpią. Rynek, czy to jest wolny rynek? No nie jest to wolny rynek. To wszystko jest socjalistycznie w zasadzie rozdawane i dawane, szczególnie bez Każdy normalny rozumie, że samochód spalinowy jest tańszy niż samochód elektryczny. Rządy, szczególnie europejskie, no to one najpierw to używały kija, bo zmieniały te wszystkie limity spalin. No to też była ta afera, że Volkswageny, diesle sprzedawane w Ameryce miały czystsze spaliny niż te same samochody produkowane w tych samych fabrykach w Europie. No ale to jest temat na osobny filmik. Także ścigały szczególnie fabryki. No i fabryki wypuszczały coraz więcej hybrydów, coraz więcej samochodów elektrycznych. Kiedy pandemia dziabnęła, no to rządy, no, czyli można powiedzieć ci, którzy żyją na plecach podatnika, popatrzyli się, gdzie coś pomóc. No i doszli do wniosku, że przemysł, który walczy z ociepleniem globalnym, walczy z tym, żeby poprawić środowisko, no to powiedzieli, okej, dajemy spore pieniądze na subsydia, na samochody elektryczne. No i to zrobiło, ludzie rzucili się
się do kupowania. No ale to widać, każdy normalny rozumie, no rządy nie rozumieją, że każdy normalny rozumie, że nie ma zapotrzebowania na te samochody, że te samochody to jest coś bardzo sztucznego, że to nie jest wolnorynkowa sytuacja, że ludzie chcą to kupować, że widzą, że to można kupować. No i nie ma co inwestować ciężkich pieniędzy w tego rodzaju rzeczy, no co najmniej na razie. To wszystko musi zająć jakiś czas, musi za 10, 20, 30 lat może się zmienić, no ale teraz to jest wszystko na plecach podatnika. Volvo, no ciekawa sytuacja z Volvem jest, tak? To szwedzka firma, ona należy do chińskiej grupy inwestycyjnej, komunistycznej. To jest po prostu makabra, żeby w ten sposób było. No ale nawet oni wiedzą, że bez subsydiowania to nie wychodzi. Samochody. Kompanie samochodowe zaczęły w Europie, szczególnie w Europie, dawać nowe modele. Volkswagen się wziął, on wypuścił te ID3, ID4, te super drogie też samochody, BMW się za to wzięło, Mercedes, Audi też wrzucili no tej najwyższej jakości elektryczne samochody. Mercedes ma EQS, który jest w zasadzie w klasie S. No to już jest, to jest poważna sprawa. 65 modeli w Europie wrzucili na rynek w zeszłym roku. No w Chinach w zeszłym roku było 30 modeli. W Europie ma przyjść jeszcze następne 100 modeli. Także, że po prostu tam szału dostali. No ale co będzie z mechanikami, z dealerami i tak dalej. No to jest poważna sprawa. W Ameryce tylko 15 modeli elektrycznych samochodów było w zeszłym roku, no i jest planowany teraz 64, tak? Także też to się rozwija. Ten subsydia i pandemia, no to właśnie spowodowała to, że to wszystko wybuchło. Nawet się wziął Ford. Ford się wziął, wypuścił Mustanga, tego Mustanga z lat 60-tych, 70-tych, ten klasyczny taki kultowy samochód. No to dużo ludzi, którzy nie kupiliby nawet samochodu, no to się oblizują, no i kupują. Także pomiędzy szpanowaniem, pomiędzy modą, pomiędzy byciem pierwszym na ulicy, plus subsydiowaniem podatkami podatników, no to ludzie kupują. Przepraszam, w Ameryce jest ten futbol amerykański, no to General Motors miał taką reklamę, gdzie oni reklamowali właśnie samochody, no i powiedzieli, że w reklamie było to, że Ameryka musi zacząć kupować samochody, żeby przebić Norwegię. Dlaczego Norwegię? No bo Norwegia jest jednym z największych rynków na elektryczne samochody na milion osób. No tam ogólnie wszystko jest drogie, no ale tam rząd wygląda na to, że subsydiuje jeszcze bardziej niż normalnie. Ludzie, którzy jeździli ropniakami, dieslami, nawet dobrymi samochodami, no to też dlatego, że dostali tam 3, 4, 5 tysięcy tych euro czy dolarów, przerzucają się właśnie na samochody elektryczne. Sprzedaż w Europie wzrosła o 140%, także tam było sprzedane 1 400 000 samochodów, dużo więcej niż w Chinach sprzedaż wzrosła tylko o 12%, no i sprzedali 1 300 000. W Ameryce no nie rośnie to za bardzo. W Ameryce wzrosła sprzedaż o 4% do 330 000.
Tyle tylko, że może wzrastać, dlatego że cena benzyny w Ameryce, cena benzyny teraz wzrosła około już przez te parę tygodni, no nie tyle rządzenia Bidena w Białym Domu, tylko w czasie pobytu Bidena w Białym Domu, no to cena już, ludzie zaczynają zauważać. Kiedyś niedawno można było zatankować spory 3-litrowy samochód za $22 cały tank, no tam jest około 50 litrów. Galon kosztował około $2,5, czyli galon to jest 3,6, no to gdzieś 70-80 centów za litr benzyny kosztowało w Ameryce. No teraz zaczyna, niedługo już dużo ludzi się obawia, że będzie około dolara za litr, także będzie powiedzmy 3,60 za galon. W Europie co się stało? No to samo się stało, co w Chinach kilka lat temu. Komuniści chińscy doszli do wniosku, że trzeba jakoś popchnąć ten przemysł samochodów elektrycznych. No i subsydiowali te wszystkie swoje komunistyczne fabryki i oni produkowali. Zmuszeni byli, żeby tam ileś tych cząstka, udział tych samochodów elektrycznych w ogólnej sprzedaży. No to pozwoliło na to, że tam dziesiątki, setki najróżniejszych małych firm się zaczęły. Ogólnie sprzedaż wzrosła prawie do jednej dziesiątej ilości samochodów ogólnie sprzedanych, no ale później komuniści w Beijing przycięli te subsydia, no to znowu spadło do 5%, kiedy pandemia walnęła, znowu odpuścili, później po paru miesiącach znowu zamknęli, także to jest ciągle nie wiadomo po co to robione, czy to po prostu ludzie otwierają furtkę na parę godzin czy parę dni, żeby tylko swoi ludzie mogli kupić, że jest no bez sensu, no otwierać w listopadzie, żeby zamykać w styczniu. W Europie wszystkie te narodowe rządy wiedzą, że to po prostu będzie trzeba odsunąć te subsydiowanie. No każdy normalny człowiek rozumie, że jak długo to może trwać. Najpóźniej chyba usuną te subsydiowania kraje, które produkują te samochody, czyli jak zwykle Niemcy i jak zwykle Francja. Także oni przesuną, bo mają z tego swoją forsę. No przemysł sam w sobie, no to jest takie przekleństwo i można powiedzieć pozytywna sprawa z tymi subsydiowaniem. No ale to krótkoterminowo jest. No, tak czy inaczej prąd jest potrzebny. Mleko pochodzi od krowy, prąd pochodzi z węgla i z ropy. No, w każdym razie w większości krajów to jednak te wiatraki i panele słoneczne to jest mała cząstka. Zdrowia? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzin o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych i przekaz dla normalnych. Dziękuję za konserwatywne spojrzenie na świat, za zrozumienie, że Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja to są ważne sprawy. Będziecie głosować, jeżeli mieszkacie w Ameryce, będziecie głosować w wyborach międzyprezydenckich do kongresu. Głosujcie na normalnych, głosujcie na republikanów. No teraz jest duża sprawa, ten HR 1, pierwsza ustawa komunistów amerykańskich w Izbie Reprezentantów, no to chcą obniżyć wiek głosowania do 16 lat, chcą w ogóle zrobić kopertowe głosowanie na całego, chcą zezwolić, żeby kompanie prywatne mogły jeździć i zbierać głosy.
Także jest na naszych oczach się po prostu, jak to Stalin, czy Hitler, czy Lenin, ktokolwiek tam powiedział, teraz Juzio Biden, Chińczyk, mówi władzy raz, jak to było, władzy raz złapanej, nigdy nie oddamy. No i wygląda na to, że komuniści się do tego szykują. Przekaz dla socjalistów amerykańskich, mówiących po polsku, no patrzcie się na cenę benzyny, patrzcie się na swoje podatki, patrzcie się, jak manipulują wyborami, no bo to jest obniżenie wieku, to jest wielka sprawa, te kopertowe głosowanie, wielka sprawa, żniwa głosowania, wielka sprawa, dawanie obywatelstwa ludziom przebywającym nielegalnie w Ameryce. Także znienacka może się okazać, że w 2024 będzie dodatkowo 20 milionów komunistów. No i wtedy już w zasadzie stara Ameryka, konserwatywna Ameryka, tradycyjna Ameryka przestanie istnieć, bo nie będzie wybierana. Nie będzie wybierana przez pokolenie albo dwa pokolenia. Zdrowia dla normalnych.